Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drust52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, zastanawiam się, czym będziemy mogli się dzisiaj zająć. Na pewno nie gafą dyplomatyczną, bo zadanie u kleryków z audiencją jest dosyć ryzykowne i niebezpieczne. Zabezpieczenie terenu, to ostatnio się tym w sumie zajęliśmy i Kaja już na razie nie ma nic do nas. Mamy ewentualnie machlojki. Ewentualnie też zadanie główne, pomoc techniczna, czyli musielibyśmy udać się do Nyry. Co ciekawe, jest to zadanie właśnie główne. Ewentualnie zajmiemy się obowiązkami nadzorcy, bo myślę, że to też byłoby dobre, żebyśmy to zrobili. Tylko ja się znowu gubię w sterowaniu. Mam jeden punkt umiejętności. Moglibyśmy sobie to rozdać w tworzenie broni, bo będzie mi zależeć, żeby wrzucić sobie gniazdo na kamienie. Więc oznaczmy sobie twórcę broni. Prawdopodobnie pokaże mi kogoś w bastionie. Ewentualnie tutaj ktoś jest. A, złomusia mi pokazuje, dobra. Ale to my się udamy może tutaj do bastionu. Nie mam też aktualnie żadnego towarzysza, ale prawda jest taka, że jak będziemy chcieli robić zadanie z Nyrą, to i tak towarzysz nam się żaden kompletnie nie przyda. Więc to akurat, wiecie, nie jest w ogóle istotne. Także cóż. Dobra, tutaj mamy nauczyciela, jest to Smith. Możesz mnie czegoś nauczyć? Na pewno możesz. Nauczymy się u ciebie twórcy broni. No i potrzebujemy drugiego punktu, żeby nauczyć się gniazda na kamienie. Ewentualnie twórcy broni na drugi poziom. Tworzenie amunicji też mamy i twórcę granatów. Ja się zastanawiam, bo chciałabym założyć jakąś broń dystansową i w jedynce bardzo podobały mi się karabiny plazmowe. Tylko nie wiem, czy ja jakiś karabin plazmowy posiadam. Strzelba dwururkowa, karabin laserowy mamy na ogniwo energetyczne, strzelbę, kuszę, wielki łuk, łuki, broń ciężka, wyrzutnie rakiet i mamy też magię. W porządku. No to myślę, że będziemy ewentualnie szli w karabin laserowy. Ewentualnie wyjdziemy do kogoś, kto może mieć karabiny plazmowe na sprzedaż. Widzimy już, że potrzebujemy inteligencji i zręczności, także trochę nam zajmie, żeby założyć taką broń w ogóle. Ale to się zobaczy jeszcze. Tymczasem ruszajmy do Ignadonu, żeby porozmawiać sobie z Nyrą. W Ignadonie chwilowo nie mamy już niczego do zrobienia w depozytorium. Mamy zadanie ze zbieraniem części z mutantów, ale to musi na razie poczekać, bo jest to dosyć prawdopodobnie trudne zadanie. Co prawda przed nami niskiej rangi przeciwnik raczej, bo trytogni. O, nie wiem, jest ich tam parę, ale trytogni mimo wszystko są mutantami. Więc no nie wiem, jakby się to mogło odbić. Tutaj się włącza muzyczka wojenna, jak jestem w Ignadonie, bo tam przy bramie się leją ludzie z tymi... Jak to się nazywa? Z niebianami. Czy Nyra była w tym pomieszczeniu? Nie, była dalej. Dobrze. Tutaj była Nyra. Nawet chyba nie tutaj, tylko tam dalej. O, ten jeden budynek. Zgadza się? Zgadza się. To w takim razie ruszajmy z nią, tylko... Hej, stary! Zostaw mnie w spokoju. Dobra, fajnie. Batonik sobie wezmę. Nyra, witam cię serdecznie. Dzisiaj ruszamy z tobą na misję. Nie zawiedziesz się na mnie. Wskaż mi banitów, których powinienem okraść. Jak zawsze pełen zapału. Dobrze, jestem gotowa. W drogę. Musimy zdobyć też jakiego właśnie Nyrę towarzysza. Widzisz? Tam są. Kręcą się to od jakiegoś czasu. To patrol wywiadowczy. Niewykluczony, ale nie lubię być szpiegowany. Ukryli strategiczne plany gdzieś w swoim małym składowisku. Przeszukamy ich schowek i zdobędziemy rozpisy. A jeśli nas przyłapią? Co dwa nici? Nikt za nim nie zatęskni.
Możemy też sprzątnąć im je bezpośrednio sprzed nosa. I niby w ten sposób unikniemy otwartego konfliktu? Ogólnie to też przydałoby nam się troszeczkę pohandlować i zdobyć jeszcze lepsze wyposażenie, bo jak pamiętacie, mamy tylko teraz... Jakby głos w mojej głowie mówił mi, co robić. Czujny egzekutor i kurier. Jak uważasz? Decyzję pozostawiam tobie. Nikt nas chwilowo nie atakuje. A to strategiczne plany. Wyszkolony strateg powinien być w stanie to przeanalizować. To było tak proste? Znalazłem plany banitów, a czy... A, bo oni mnie teraz atakują. Ała, matko boska. Dobra. Nie jest dobrze. Zapomniałam, że mamy teraz inną... Ej, halo! Że mamy teraz inną broń. Wolałabym najpierw tym kurierem się zająć. Chociaż widzę, że gra to mi nie da zbytnio się pobawić. Dobra, tamtego zrzuciłam. Dobra, mamy brzydkie ekrany. Dobra, oboje spadli. Śnieżny wilk ich tam zaatakował. Dobra, ja bym wolała się zająć tym czujnym egzekutorem. Chociaż widzę, że mnie leje nie to, co trzeba. Pięknie. Czy nie wspominałeś, byśmy unikali otwartego konfliktu? To bez znaczenia. Dobra, poczekaj sekundę. Widzę, że oberwałaś. Ja też troszeczkę oberwałam. Kurier nie żyje. Gdzieś zgubił chyba swoją broń. Znalazłem plany banitów. Świetna robota. Daj mi je. Dziękuję. Przejrzę je później. Zapewne udało nam się udaremnić nieuchronny atak na nasze depozytorium. Widzę, że cię to cieszy. To prawda. W sumie możemy być bardzo zadowoleni. Czasem nawet najmniejsze bitwy potrafią mieć druzgocące skutki. To co teraz? Muszę się zastanowić. Tymczasem będę ci towarzyszyć. Super. Dziękuję. Drobnostka. Dobra. No to Nyra już jest naszym towarzyszem od teraz. Tutaj zadanie jest zrobione. Wrodzy zwiadowcy nam zostali. Czyli tak naprawdę moglibyśmy na luzie wejść sobie w drugi rozdział, ale nie robimy tego jeszcze. Zabezpieczenie terenu. Ja bym chciała udać się do Kai i zobaczyć, co ona ma mi jeszcze do powiedzenia, bo ona się do mnie aktualnie nie odzywa. I to jest chyba troszeczkę dziwne. Nie wiem trochę, co o tym myśleć, bo zadanie się nie wykonało. Cóż. Widzę, że ona nic ode mnie nie chce dalej. Dobra, na razie możemy pochodzić z Nyrą. Mamy 19 poziom. Audiencja u kleryków Machlojki. Wiecie co? Weźmy się, zajmijmy może zadaniem w Karakis, czyli obowiązki nadzorcy. I pochodźmy trochę z Nyrą. Zobaczymy, co mogę więcej zrobić. Pokazuje mi głos... O, już nie jest głos Kana, tylko głos Jaxa. To intrygujące trochę. Mamy też do odnalezienia jeszcze jednego towarzysza. To taka drobnostka. Ale wypadałoby to zrobić. Okej, tutaj jest już Dimitr. Tu jest w ogóle Wiktor. Zasiliłem wasze szeregi. Zgadza się. Ciekawi mnie tylko, dlaczego tak długo dojrzewałeś do naszej wizji. Powstaliśmy z niczego i taki sam czeka nas koniec. Czynimy to ku chwale Ravaka.
No dobra, nic więcej mi nie powiesz? Wygląda na to, że nie. Tu gdzieś było zejście do naszej siedziby. Ale gdzie? Czasami się tutaj po prostu gubię. Tutaj chyba było... Nie, to jest to główne zejście. Dobra, ale może być w sumie. Nie szkodzi mi pójść tędy. Fajnie by było zgarnąć więcej poziomów, więcej punktów. Musimy się dużo nauczyć. To jest strasznie przytłaczające, jak wiele tego jest. I skąd te wszystkie punkty zdobyć? Tu jest jagłon, on czeka oczywiście na nas. My chwilowo mamy to gdzieś. Strażnicy zostali powiadomieni. Co teraz? Dobrze. Na końcu tunelu wreszcie widać światło. Przejdźmy do kolejnego problemu. Musimy ruszyć z renowacją podziemnych korytarzy. Trzeba też zmienić pozycję strażników i rozdzielić żywność. Mamy też kłopoty z wypłatami, sprzętem i rekrutacją nowych kłusowników. Oprócz tego jest jeszcze kilka potencjalnych komplikacji z pracownikami, którzy... Wolniej. Po kolei. Przepraszam, mój panie. Czasem ponosi mnie entuzjazm. Poproszę od początku. Dobrze. A zatem tunele. To nasze najpoważniejsze zmartwienie. Zapadają się dość często, co kosztuje nas życie cennych robotników. Oczywiście w teorii znajduje się za nich zastępstwo. Nasi kłusownicy świetnie spisują się w towarze. Twierdzisz, że złapali jakichś berserków? Tak, a dokładnie grupkę ogrodników. Prawdopodobnie zmierzali do jednego z ich wszechserc. Mogliby uzupełnić nasze straty. Mimo to Kaan zdecydował inaczej. Jak sądzisz, panie? Powinni pracować, czy zostać ścięci? Myśli ogrodników... To może nie. Wyślij ogrodników do pracy w tunelach. Niech tak będzie. Jakie jeszcze mamy problemy? Nie chodzi mi o te drobne. Nimi zajmiesz się sam. Aresztowaliśmy paru kupców handlujących w pobliżu groty. Kan chciał sam się z nimi rozprawić, ale wiesz, co się z nim stało. Rozwiązanie tej sprawy trochę potrwa. Daj mi znać, jeśli znajdziesz chwilę. Co do tych kupców? Co dokładnie zaszło? Złapali ich nasi kłusownicy. Odprawiono ich do najbliższego posterunku. Dlaczego aż tak daleko? Dlaczego ich nie uwięziliśmy? Nie znam bliższych szczegółów, ale chyba odpowiada za to jedna z naszych sióstr. Tak czy inaczej, wyjście z sytuacji znaleźć miał Kan. Teraz spadło to na ciebie. Sam to załatwię. Jedna uwaga. Nikt się tam nie orientuje, że zastąpiłeś Kana. Prawdopodobnie napotkasz opór. Poradzę sobie. Oczywiście. Posterunek leży na północnym zachodzie. To jeden z tych, które odwiedziłeś wraz z Vladem. Dobra. Mi się wydaje, że ja powinnam bardziej jako Morkon faktycznie przyjmować to wszystko do wiadomości. Utrudniająca. Ale mamy zwiędły kwiatuszek, więc jest dobrze. Morkon, tutaj powinien być gościu, z którym mogę sobie pohandlować. Dostawca. Chodzi ci o... Poproszę. Okej, okay, dobra. Chcę coś kupić. Co ty masz? Nic ciekawego nie masz. Tutaj był gdzieś gościu, który sprzedawał uzbrojenie. I to by mi się teraz bardzo przydało. Tam idziemy do tego, to nie. Trzeba będzie iść w stronę Tengisa, który zapomniałam w ogóle kompletnie gdzie jest. O Jezu.
Okej, okay, Tengiz jest tutaj. I tutaj powinien być handlarz złomem. Nie ciebie szukałam. Dobrze cię widzieć. Chociaż może i ciebie. Strzelbę masz. W sumie moglibyśmy ewentualnie w strzelbę iść, ale czy ja wiem. Mamy dużo rzeczy do sprzedania. Ale to będziemy już handlować właściwie później. Obyś odnalazł otchłań. Dobra, ty mi nic nie powiesz. Gdzie jest ten handlarz? Tam na dole jest Gosta, to mi się nie ten, nie przyda. A tu jest jeszcze ktoś? Nie mam nic więcej do dodania. Okej, cudownie. Tutaj ktoś jeszcze jest i coś sprzedaje. Halo, panie handlarz? Cudownie, że nikogo tu nie ma. Planują zajechać i zrobić się na śmierć. Tragedia. Nie wiem nawet, która jest godzina w grze. W sumie jest noc, więc jest szansa, że gościu po prostu śpi. Dlatego go nie ma na miejscu. Skrzynia jest pusta. Nie mogę z tego łóżka korzystać. Poważnie. Cudo. O, cześć, panie chory szczur. Okej, okay, jeszcze powinnam gdzieś znaleźć dwa. Nie wiem, gdzie są. Jak mi się kiedyś napatoczą, to będzie dobrze. Strażnik. Może byśmy teraz poszli tutaj do... Flei? On się tak nazywał? Fleja? Tak. Ale widzę, że on dalej nie chce ze mną gadać. Cudownie. A podobno możemy czegoś uczyć, nie? Może należy do Morkonu w jakiś czas, a on dalej ze mną nie rozmawia. Bywa i w ten sposób. Dobra, podejrzewam, że zaraz się zajmiemy tamtym zadaniem. Ale liczyłam na jakiś ekwipunek. A tymczasem nie widzę nikogo, kto by mi ten ekwipunek miał dać. Dostawca nie ma. To może tak, skorzystajmy z możliwości przespania się w łóżku. Tak do rana. I zobaczymy, co nam się uda zrobić. Dziwne. Co jest takie dziwne, Jax? Ja to już widziałem. Co widziałeś? Kocham to, jak on czasami bredzi, nie? Tutaj ktoś jeszcze jest i handluje. Nie wiem niby jakim cudem. Ach, dobra, bo to jest to. Czekałam na ciebie. O, dziękuję. Jesteś teraz jednym z nas, co oznacza, że mogę sprzedać ci nowy pancerz. Obejrzyj śmiało moje towary. Niech Ravak będzie z tobą. Interesuje cię mój sprzęt? Tak. Czyli otrzymałeś zezwolenie na handel? Dobrze. Teraz jeszcze przydadzą się kryształki. Jeśli masz ich wystarczająco dużo, ubijemy interes. Pokaż, co ma. Dobra, bo tak, bronie to może niekoniecznie mnie interesują, amunicję też nie. Hełmu Morkonów, no nie będziemy szli w hełm. Pancerz mam właśnie tą dobrą zbroję, ale interesują mnie na przykład spodnie. Standardowe spodnie, dobre spodnie. No to dobre kupujemy. I w sumie no niewiele więcej. Masz też paliwo. Dobra, to zaakceptuj wymianę. Dziennik, ekwipunek.
I gdzie my to mamy? Mamy spodnie. I jeszcze powinnam znaleźć nic. Dobra, mamy całkiem okej, teraz pancerz jest dobrze. Mamy tarczę, mamy to. Handlarze z zewnątrz. Tutaj się przeniesiemy i będziemy niedaleko. Co mnie już atakuje? O Boż. A niech sobie atakuje. Trochę robactwa po drodze. Muszę się skupić. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Dobra, to mogę zabić akurat, bo wydaje się w miarę nietrudne. Słuchaj, chciałabym poprosić cię o przysługę. To znaczy? Chodzi o to, byś towarzyszył mi podczas kolejnej misji. Na czym będzie ona polegała? Karakis przemierza i bada pewna grupa kleryków. Pragnę ustalić, co nimi kieruje i co dokładnie myślą o Albach. Zamierzam poznać ich plany i dociec, jak niebezpieczni mogą być dla Albów. Rozumiem. Czy orientujesz się, gdzie ci klerycy teraz są? Tak, ale nie wiem, jak długo tam pozostaną. Powinniśmy działać szybko, inaczej ich nie złapiemy. Dobra, weź poczekaj, bo ja teraz po pierwszym chciałam sobie zebrać lód, a po drugie jesteśmy tu w innej sprawie, więc róbmy to, co trzeba. Mój pan wyraził się jasno. Będziesz się go słuchał. Zawsze zasłaniacie się swoim panem, gdy grozicie ludziom? Zważaj na język, ścierwojadzie. Współpracuj, albo zmusi cię do tego mordra. Mordrak? A kim on w ogóle jest tak na co dzień? Ośmielasz się narażać na gniew Rawaka? Przeproś, ale już! Ten stary psychol Mordrak nie ma nic lepszego do roboty niż wysyłać cię, byś mnie molestował? Daj mi pracować w spokoju. No nie. Czekaj, Mordrak o tobie wspominał. Jesteś tym heretykiem, który ponoć widział światło. Myślisz, że dam się nabrać? Na twoim miejscu nie zwracałbym się do mnie w ten sposób. Prawda w oczy kole, co? Trudno. Zabiłem Kana. Zastanów się nad tym. Oczywiście. Teraz ty rozdajesz karty, ale nie musi mi się to podobać. Uwierz mi. Dawno bym się zmył, gdyby nie ta uparta morkońska suka. Droga wolna. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Nigdzie się nie wybieram. To ty zaczniesz pakować manatki, jeśli wciąż będę wątpić w twoją chęć współpracy. Moim obowiązkiem jest wytępić bezbożników i nakazać heretykom zapłacić za swe występki własną krwią. Jak zamierzasz się do tego przyczynić? Danka chroni pewnych kupców. Wszystkich czeka śmierć. Rozstrzygnięcie sprawy spada zaś na ciebie, następco Kana. Przekaż więc tej morkońskiej dziwce, by nabrała pokory i pozwoliła nam wykonywać obowiązki. Dlaczego po prostu nie pozbędziesz się tych kupców? Ponieważ Danka za wszelką cenę stara się ich przede mną obronić. Chcę odebrać jej życia. Zależy mi na jej zgodzie, a nie krwi. Zanim podejmę decyzję, chcę dokładniej przyjrzeć się sytuacji. I ty się zwiesz następcą Kana. Działam po swojemu. Służysz Rawakowi? Postępuj więc zgodnie z jego wolą.
prawda, czy tylko tak gdzieś... Po prostu zjawiłeś się w nieodpowiedniej chwili. Ci dręczyciele potrafią nieźle napsuć krwi. Robię co w mojej mocy, by posterunek działał jak trzeba. A co dostaję w zamian? Przemądrzali dręczyciele pouczają mnie o moich obowiązkach. Oddychaj, Damka, oddychaj. Nie warto przejmować się takimi debilami. Jak mogę ci służyć? Jeśli pragniesz coś kupić, nie krępuj się. Co ty masz? Miecz Benkarci, topór brodaty, żelazna tarcza. Ty, fajna. Jaką ja mam teraz tarczę? Moment, jeszcze raz tą tarczę zerknę. 65% redukcja obrażeń. A my mamy... Możemy tylko zgadywać. 65% redukcja obrażeń. Dlatego niebezpiecznie być niedoinformowanym. Tylko że tam jest, tutaj jest plus 10%. A tam jest chyba plus 15%. Tak. Dobra, to kupimy sobie te tarcze. Od razu bym sprzedała tą swoją. I założymy sobie. Gdzie ta tarcza jest? Tutaj jest. Północ jest stracony. I weźmiemy po czwórkę. Okej, okay, fajnie wygląda, ciekawie. To prawda, czy tylko tak gdzieś usłyszałem? Co to za miejsce? Starożytne cmentarzysko Starego Świata. Nabijam się. Popatrz dookoła, to zwykły posterunek, głupku. Pełni mnóstwo funkcji, jednak głównie stanowi element systemu wczesnego ostrzegania groty. Jeśli ktoś okaże się na tyle głupi, by nas zaatakować, dowiemy się i zyskamy chwilę na wzmocnienie obrony. Kolia chce, by handlarze zginęli. Nie dziwi mnie to, ale chyba śni. Lepiej jest pomówić z obcymi, dojść do porozumienia, a nie po prostu ich zabijać jak psy. A ty co o tym sądzisz? Przyznajesz mu rację, czy uważasz go za kretyna? Jak możemy pozbyć się Koli? Wobec takich półgłówków trzeba stosować wyłącznie argument siły. Niestety to kawał uzbrojonego po zęby skurczybyka. Nie wspominając, że należy do wielkiej rodziny kochanych Morkonów. Rawat nakazuje, byśmy tolerowali wszystkich braci. Nawet takie tępe szuje jak on. To raczej daremne, ale... Spróbuj z nim porozmawiać. Spraw, by się wycofał. Kolia musi zniknąć. No nie wiem. Powinniśmy grać jako Morkon, także myślę, że pójdziemy tak jak Morkon. Ja też nie wiem. Kurde no. Jak tam ta moja oziębłość? Utrudniająca. Jak się spocisz, to śmierdzisz. Ty, panie Wandal, bo pan tuptasz mi tu. To się musiało prędzej czy później wydarzyć. Wracaj do groty. Twój czas w tym miejscu dobiegł końca. Poddaję się jedynie woli Rawaka. Gówno mnie obchodzi wola Rawaka. Wydałem ci rozkaz. Jeszcze jedna taka odzywka, a naprostuję ci tę twoją heretycką buźkę. Zakłócisz wówczas świętą równowagę. Co by na to powiedział Rawak? Ważysz się pouczać mnie o słowach Rawaka? Proszę, ciesz się zwycięstwem, ale jeszcze się przekonasz, co potrafię. Przyrzekam. Ręczyciele, w drogę! Serio? Ja bym w to do końca... Dobra, to ja tak nie chcę chyba tego rozwiązywać. Mamy jednak questa. Ma to jakiś sens? Halo, czy ja się mogę wczytać? O matko, nie tak. Wczytaj grę. 17, 15, chyba 12 trzeba będzie zapis wczytać. Tak, jesteśmy przed posterunkiem. Chyba? Tak. Dobra, to jeszcze raz musimy zrobić te parę rzeczy. Nie chcę anulować żadnego zadania. Wyraził się jasno. Będziesz się go słuchał.
Wiecie co? Chyba, że wczytamy trochę inny zapis, na przykład ten 15. Nie wiem, co zrobiłam w 15 minucie. Musimy zabezpieczyć nasze sztaki. Jebany skurwielu! Właśnie ukradłam puchar przez przypadek. Cudownie, 15 minuta. Chciałam zagadać z Danką. Danka, bo tak stoisz w takim głupim miejscu. Po prostu zjawiłeś się. To już wiemy. Co to za miejsce? Pokaż mi swoje towary. Od razu to od ciebie kupię, od razu ci to sprzedam. Zastosujemy wymianę. I tutaj zrobimy tak, że... Trzymam stronę Coli. Handlarze powinni umrzeć. Co takiego? Przecież nie urodziłeś się Morkonem. Co ty pieprzysz? Nie po to zająłem miejsce Kana, by tracić czas na dyskusję. Oto moja ostateczna decyzja. Czekaj, co powiedziałeś o Kanie? Czy naprawdę? Naprawdę. Przyjmujesz to do wiadomości? Czy będziesz się stawiać? Chyba nie mam wielkiego wyboru, co? Równie dobrze możesz przekazać Coli, by robił, co mu się żywnie podoba. Dobra, zrobimy tak. Ona się nie fochła, nikt się nie fochnął, także tak będzie lepiej. Dlatego niebezpiecznie. Załóżmy sobie tarczę jeszcze raz, pod 4. Jeśli wierzyć plotkom. I teraz będę w sumie zadowolona raczej. Razy kilka. Właśnie to powiedziałem. Danka nie stanie ci już na przeszkodzie. Udało ci się. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Idź i zabij więźniów. Zasłużyłeś sobie. Albo daj zrobić to mnie, jeśli się boisz. Decyduj. Sam to załatwię. Chętnie popatrzę. Dobra. Los handlarzy. No dalej! Wykończyć ich! Nie mieszam się. Panie handlarz. I po wszystko. Być może źle cię oceniłem, bracie. Ja bym w to do końca nie wierzył. Słusznie uczyniłeś, wymierzając tym niewiernym karę śmierci. Niech Ramak cię błogosławi, przyjacielu. Zostaw ciała tam, gdzie leżą. Dzięki temu posłużą innym za przykład. Posąg Ramaka dosięgnie każdego. Wracam do groty. Radzę ci zrobić to samo. Ukończono los handlarzy. Nie moja sprawa. Naprzód! Nic tu już po nas! Dobra, wracamy więc do groty i prawdopodobnie do głosu Kana będziemy szli z powrotem. No niech będzie w sumie. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś zadanie dostanę, czy już niekoniecznie. Ale w sumie jestem zadowolona jakoś tam w miarę. Chciałabym się nauczyć jakoś tędy przejść, tam gdzie trzeba. Ach, tu po prostu na dół. A ja się męczyłam 1000 lat, żeby dotrzeć do swojego miejsca, gdzie mam swoje jakby leże, że tak powiem. A to wystarczyło przejść się tędy. Co do tych kupców? Już teraz uznaj ich za martwych. Jeden kłopot z głowy. Tak jest, mój panie. Czy w międzyczasie coś się wydarzyło? Nic, co wymagałoby twojej uwagi. Mimo to wciąż trzeba zbadać tunele. Zwykle zajmują się tym strażnicy, ale z uwagi na częstotliwość wypadków, na miejscu potrzebny jesteś ty. Wyglądam ci na kopacza? Masz za zadanie podnieść morale. Nie będziesz prowadził żadnych napraw. Skoro wysłałeś ogrodników do pomocy, robotnicy z pewnością ucieszą się na twój widok. Gdzie mogę zacząć? Sugerowałbym w tunelach na północnym zachodzie, przy dzielnicy kwater mistrzowskiej. Dokonaj inspekcji tuneli. No niech będzie. To chodźmy to zrobić. Nie no, myślę, że akurat z tymi robotnikami, czy tam ogrodnikami, to był akurat dobry pomysł, bo zawsze więcej rąk do pracy się przyda. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tych handlarzy, no to faktycznie jakieś tam wartości Morkonów by się przydało, wiecie, prowadzić.
ty to kto? Ruben, do usług. Jak idzie praca? Jakoś. Berserkowie sporo pomagają. To dobrze. Stawiali opór? Oni? Nie. To zwykli robole, nie narzekają zbytnio. Nic ci nie przeszkadza? W sumie to nie. Moje miejsce jest na zewnątrz, z innymi kłusownikami. Ale gdy usłyszałem, że do roboty przydziela się przybyszów, zgłosiłem się na nadzorcę. No wiesz, by mieli się komu wyżalić. Chodź, oprowadzę cię, jeśli chcesz. Lepiej tak, niż tłumaczyć wszystko z osobna. Jak widzisz, roboty nie brakuje. Mury, strop, wszystko się trochę rozpada. Prościej byłoby wykopać nowy tunel, niż utrzymywać ten. Mimo to są też dobre wieści. Ogrodnicy wiedzą, jak ustawić belki wspierające. Orientują się, gdzie ich potrzebujemy. Zanim pójdziemy dalej, muszę o coś zapytać. Dlaczego zezwoliłeś na pracę przybyszom? Kan nigdy się na to nie godził. Nie sądziłem, że aż tak tu namieszasz. To instynkt. Na dodatek niezawodny. Każdego radykała czeka długa droga, niekoniecznie zwieńczona tęczą. Czy możemy kontynuować inspekcję? Najbardziej martwi mnie kolejne miejsce. Wygląda normalnie, ale ciągle zdarzają się tam wypadki. Tunel powoli się zapada. To chyba wina wody. Powierzchnia jest tutaj porowata. Łatwo się poślizgnąć. Miesiąc temu ktoś oberwał w głowę. Spadł ogromny stalaktyt. Widok był paskudny. Z czaszki została miazga. Wybacz, ruszajmy dalej. Cholera, co to było? Dochodziło z tamtego tunelu. Chodź. Czy mogę liczyć chociaż na dzień spokoju? Chyba nie, Ruben. No, trzeba przyznać, nie brzmiało to dobrze. O kurde. Szakale przylazły. Ała, no. Jeszcze mi tego brakuje, żeby mnie zeżarły. Okej. Zróbmy to w ten sposób. Siup. Jax. W sumie to bym się nie obraziła, gdyby mnie uderzył. Bo byśmy mieli zwiększone obrażenia. Tak naprawdę. Chyba zabili mi tego. Ukończone zadanie niby. No. Nie jest dobrze. Co to za stwory? Szakale. Zwykłe mutanty. Zwykłe? Pierwszy raz coś takiego widziałem. Pewnie przebiły się przez skały. Cholera. Ci ogrodnicy nie mieli najmniejszych szans. Na to wygląda. Czekaj. A nuż któryś z nich jeszcze zipie. Musisz chwilę poczekać, bo ja muszę sobie tutaj zebrać tych trucheł co nieco. Okej, okay, ktoś mógł przeżyć. Niestety. Czekaj. A to co? Chyba coś znalazłem. No, co tam? Spójrz. Co to? Dość dziwne w dotyku. Mana. Berserkowie czerpią z niej energię. Pachnie... dość intensywnie. To wyjaśnia, skąd wzięły się szakale. Że niby to je zwabiło? Widziałem coś takiego raz, w Goliet, kilka lat temu. Na Rawaka. Spalić ciała?
Tak. Dopilnuj tego. Ja? Żalić to. Nie ruszam tego dziadostwa. No to szykuj się na następnych gości. Jak tam chcesz. Może dokończymy inspekcję kiedy indziej. To wejście musi zostać szczelnie zaplombowane. Dobrze. Przyślę tu paru robotników. Przydadzą się. Sam ślęczałbym nad tym tygodniami. Dokonaj inspekcji tuneli. Jak najlepiej się z tym uporać. Towarzyszenie, Karakis, obowiązki nadzorcy. Dobra, powinniśmy wrócić teraz do głosu Jaxa. Wow, nie mogę się przyzwyczaić, mam ochotę powiedzieć głos Kana. Ale to już nie jest głos Kana. Dobra, obadane tunele. Potrzeba nam robotników. Czyli w sumie ci ogrodnicy na spokojnie mogliby zginąć i nawet byłoby chyba lepiej, jakby ich tutaj nie było, bo Mana zwabiła potwory i zniszczyła rusztowanie. Rusztowanie? Płot, po prostu. Trochę niedobrze. No ale trudno, skąd mogliśmy to wiedzieć? Już wracasz? Jak przebiegła inspekcja, mój panie? Parę szakali. Parę szakali przekopało się przez skały. Szakali, mój panie? To mutanty. Mniejsza o to. Czy mamy wystarczająco dużo zasobów, by zasypać tunele? Cóż, możemy wykorzystać ogrodników. Padli ofiarą ataku. Ktoś jeszcze? Brak nam wolnych mocy przerobowych. Mimo to poszukam wsparcia w piwnicy. Czy życzysz sobie czegoś jeszcze? Nie teraz. Proponuję więc, byś udał się do katedry Ravaka i powiadomił Bahadura o naszych postępach. W międzyczasie uporam się z każdą ważną sprawą. Dobra, Bahadur. Dobra, teraz muszę sobie przypomnieć, jak tam się szło. Ale to się jakoś tutaj od Kana skręcało i tutaj żeśmy szli. W sumie do Bahadura nie jest trudno trafić. I teraz na dół. Dobrze, że on w sumie jest w jednym i tym samym miejscu. Przez cały czas. To bardzo pomaga. Zobaczymy, co uda nam się ogarnąć. Czyżby już to był mój awans? Ciekawe. Możliwe. Ale zobaczymy. Co mam zrobić, by awansować? Chcesz zostać wandalem? Dokładnie. Rozumiem. Ale to nie takie proste. Najpierw udowodnij, że potrafisz podołać obecnym obowiązkom. A może twoim zdaniem zasłużyłeś już na awans? Jeśli tak, powtórz swoje życzenie. Jestem gotowy stać się wandalem. Rozumiem, że znalazłeś już głos, który zadba o twoje sprawy. Ale to za mało, by zostać wandalem. Rozumiem, że rozwiązałeś problem z bramą. Ale to niestety za mało. Zakładam, że zająłeś się kupcami. Dobra robota. Doszły mnie słuchy, że dokonałeś już kontroli tuneli. Naprawdę godnie zastępujesz Kana. Potraktowałeś stanowisko Kana z wielkim szacunkiem. Chyba jesteś gotowy. Jeśli nie ma sprzeciwu, awansuję cię do rangi wandala. Ja się sprzeciwiam. Chwila. Gdy patrzę na te fundamenty ludzkości, dziwię się, że ona jeszcze istnieje. Heretyk nie ma prawa zostać wandalem. O co tu chodzi? Ten oszust zhańbił imię Ravaka. Przekazał kłusownikom kontrolę nad bramami. To nas doprowadzi do upadku. Niewierni gromadzą się jak szczury. To wszystko, co masz do powiedzenia? Na Ravaka! Nie widzisz, że to jego głupota spowodowała atak na grotę?
To sprowadzeni przez niego berserkowie zwabili bestie, które zeszły z klifów. Nikt nigdy nie przyniósł Rawakowi większej hańby. O tym decyduje tylko Rawak. Ale... Dość! Musicie rozstrzygnąć to podczas pojedynku. Teraz! Przecież on nie ma prawa! Nie! To ty nie masz prawa się sprzeciwić. Skoro wszystkim zabrakło odwagi, z chęcią wykończę cię sam. Porozmawiaj ze mną, gdy zechcesz poczuć gniew Rawaka. Nauczę cię, co znaczy prawdziwy ból. Gotów? Załatwię cię. Tak rzekłby tylko prawdziwy głupiec. Jesteś dla mnie nikim. Walcz z Mordragiem. O, nie ma już czaszki. Jezu, jaki słabiak z ciebie. Tylko właśnie, umiesz te... Dobra, zróbmy jakiś unik. Dobra, oszołamiamy trochę. Weszło nam zatrucie. Dobra, nie mam wytrzymałości, więc musimy się trochę odsunąć. Dobra, spróbujmy zrobić coś w tym stylu. No. Pięknie, w sumie. Okej, padł. Pola Rawaka jest jasna. Ja go zabiłam? Musimy pomówić. To kto mnie teraz będzie uczył? Historię piszą zwycięzcy. Słowa Mordraga są teraz puste. Bez wartości. Daj znać, jeśli uznasz, że zdołam coś dla ciebie zrobić. Dobra, mogę się u niego uczyć. I poziom 20 musimy mieć, żeby zostać wandalem. Dobra. To nie ma wcale aż takiej tragedii. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, a prawdopodobnie w kolejnym zajmiemy się zadaniem machlojki z drabem. Chyba, że uda nam się jeszcze zająć czymś innym, ale to się jeszcze okaże. Tak czy inaczej, trzymajcie się i cześć!